Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinku. Średniowieczny zamek Książąt Pomorskich. Południowe skrzydło zamku pochodzi z pierwszej połowy XIV wieku i zbudowane zostało w miejscu wcześniejszego grodziska słowiańskiego. W wyniku późniejszych przeróbek w XVI, XIX i XX wieku zamek nie zachował swojego pierwotnego charakteru. Początkowo stał na wyspie jeziora Trzesiecko, lecz po obniżeniu poziomu wód z powodu prac melioracyjnych przeprowadzonych dwukrotnie znalazł się na półwyspie. U stóp zamku znajduje się zabytkowy park miejski założony w latach 1875 rok, 1903 rok. W 2011 roku rozpoczęto restaurację zabytkowego południowego skrzydła zamku. Uroczyste otwarcie obiektu miało miejsce 14 września 2013 roku. Zamek, jako siedziba Centrum Konferencyjnego Zamek, zyskał nowe funkcje. Od teraz można tu zorganizować konferencję na 150 osób, zjeść w klimatycznej restauracji, przenocować w komnacie Białej Damy i być może spotkać zamkowego dobrego ducha, a także biesiadować w piwnicznym pubie czy obejrzeć wystawę współczesnej sztuki w galerii.